Mieszkańcy Nowogrodźca, kierowcy, mają dość utrudnień na moście nad Kwisą przy ulicy Lubańskiej. Ruch tam od wielu tygodni jest jednostronny. Za remont odpowiada województwo, nie gmina. Most w Nowogrodźcu jest remontowany przez zarządcę drogi, czyli Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. To władztwo administracyjne pełni pan Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. Jesteśmy jako władze samorządowe informowani na bieżąco. To zadanie wykonawca z uwagi na stan wody na Kwisie rozpoczął z opóźnieniem. Termin zakończenia prac jest prolongowany, niemniej jednak prace zapobiegające zniszczeniu mostu trwają. Remont w ciągu drogi wojewódzkiej 357, która przebiega przez Nowogrodziec, prowadzi Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. Remont planowany jest też na drodze 358. W ubiegłym roku w trakcie przeglądów, które nas obligują przepisy prawa dawanego, stwierdzono uszkodzenia podpory filara środkowego, co groziło nawet katastrofą budowlaną. Stąd też zarządca drogi, czyli DSDK, podjął decyzję o wyłączeniu jednego pasa ruchu od strony tak zwanej górnej wody, gdzie to uszkodzenie zostało stwierdzone. Wyłoniono wykonawcę projektu i realizacji. Przed przystąpieniem do robót musiał uzyskać przede wszystkim zgodę właściciela cieku, czyli RZGW Wody Polskie. Ta procedura troszkę trwała długo, gdyż z racji tego, że tam w pobliżu mają również swoje urządzenia, narzucili pewien sposób realizacji tego zadania. Drugim warunkiem realizacji tych robót, o których zaraz powiem, to jest stan poziomu wody, gdyż tam duże wahania wody są i wszelkie tego typu prace mogą być tylko, jeżeli poniżej pewnego poziomu wody, ciek wodny był pod obiektem. Prace polegają, gdyż niedługo się skończą, na wykonaniu stabilizacji podpory poprzez bicie kształtowników stalowych, wykonanie rozpór, wykonanie obrzutu kamiennego. Najważniejsza informacja dla mieszkańców to chyba ta, że w połowie kwietnia utrudnienia będą przeszłością. Termin realizacji, który jest w umowie 16 kwietnia, jest niezagrożony. Wykonawca postara się go skrócić maksymalnie. I chciałbym pocieszyć mieszkańców, użytkowników drogi, że po zakończeniu i odbiorze przez służby DSDK ten pas wyłączony zostanie oddany z potem do użytkowania i ruch będzie się odbywał jak do czasu wejścia wykonawcy czy stwierdzenia tego zagrożenia. DSDK zaplanowane ma już kolejne inwestycje na terenie miasta Nowogrodziec. Został wyłoniony wykonawca na zadanie przebudowa obu mostów, gdyż w tym rejonie, w odległości tam chyba 50-60 metrów, jest kolejny obiekt i wyłoniony wykonawca ma zaprojektować przebudowę obu mostów i chcielibyśmy te oba mosty jednocześnie realizować w latach gdzieś 20, 21, 22, zależy od trwania wszystkich procedur, uzgodnień, pozwoleń na budowę. Jednocześnie byśmy chcieli, żeby na czas tej realizacji tych zadań na obu mostach były mosty tymczasowe. Trwa ocena ofert na wykonanie remontu mostu w ciągu ulicy Słowackiego, które chcemy zrealizować w tym roku do jesieni. Tam ruch będzie również się odbywał połówkowo na podstawie sygnalizacji świetnej, zatwierdzony już jest tymczasowa organizacja ruchu. W realizacji tego, że obiekty już sportowe mają, są wysłużone, stwierdzono różne uszkodzenia różnego typu, także na cztery obiekty, które mamy, to trzy obiekty w ciągu najbliższych powiedzmy miesięcy i będą remontowane i będą uzyskały swoją docelową nośność, to jest klasa A lub B. Koszty wszystkich inwestycji mostowych w Nowogrodźcu ponosi i poniesie Dolnośląska Służba Dróg i Kolei.